Występowałeś, nie mogę mówić w której, bo jednak ustawa o radiofonii i tak dalej. Występowałeś w reklamie lodów. Tak. Tam był tłum dziewczyn na plaży. Tak. Tylko tak szczerze, jak u kumpla. Z iloma z nich się umówiłeś później? Próbowałem się umówić z jedną, ale już miała chłopaka. Z drugą się umówiłem. Udało mi się. Ale to była taka reklama, gdzie tych dziewczyn było 40, a ja byłem sam na tej plaży. Nie dałeś rady przerobić. W sensie, jak jechaliśmy tym jednym samochodem, bo w jednym samochodzie no, tam nas była szóstka, więc byłem ja i piątka tych dziewczyn, to jeszcze jakby można było coś powiedzieć, zażartować i tak dalej, ale naprawdę jak nagle zrobiło się ich tam 40, no to ja już się schowałem, bo speszyłem się. Pomyślałeś, musiał tym razem, nie dasz rady. Tak. Naprawdę? Tak pomyślałem. No. Czyli dwie. Ile było? 40 dziewczyn. Tak. Czyli to nie jest tak, że ty jesteś takim łasuchem na kobiety. Aż 40 nie, to za dużo. 40 to za dużo, że to jest potencjał. A czy ty masz... Wybacz, jeżeli cię to peszy, to wiesz, wiadomo, że przejdziemy za chwilę do twojej sztuki teatralnej, do Wiedźmina, bo wiesz, że, no to jest bardzo gorący temat, a ty tam bierzesz udział. Natomiast mnie chodziło też o to, żeby trochę wyjaśnić te stereotypy, że jesteś łasuchem, jeżeli chodzi o kobiety? Absolutnie tak. Wreszcie! Uwielbiam kobiety. Kobiety są wspaniałe, kobiety są cudowne, dają nam, inspirują, są mądre, są cierpliwe, no, są wszystkim tym, czym my nie jesteśmy i po prostu są jak ocean. Są jak ocean. Tak. No, w moim przypadku to już raczej takie jezioro, także ja sobie tam bokiem obejdę. Ale masz swoje jakieś, wiesz, motorówki kupujesz, żeby lecieć w... No wiesz, ale to nie to samo. Fajne wędki. No, wędki. Błagam cię, nie brnij. Nie będziesz w moim wieku, to zobaczyć, jak ciężko być seniorem.